Nazywam się Łukasz Sobol, pracuję w firmie Strabag na stanowisku kierownik pociągu gospodarczego i roboczego. Czyli w firmie Strabag zaczynałem pracę na stanowisku montera nawierzchni kolejowej, a że w firmie pojawił się wakat na stanowisko kierownika pociągu, zacząłem pracę właśnie na tym stanowisku. Monter nawierzchni kolejowej wykonuje m.in. takie zadania jak montowanie podkładów, zapinka szyny, podbijanie toru, praca i współdziałanie z maszynami różnego rodzaju. Głównie jest to praca zespołowa, w grupie kilku, kilkunastu, nawet czasami osób. Praca kierownika pociągu na pewno jest pracą odpowiedzialną. Skupia ona w sobie szereg czynności związanych z przygotowaniem, z prowadzeniem, z kierowaniem ruchu pociągu roboczego. Osoba, która pracuje na takim stanowisku, musi być na pewno odpowiedzialna, musi mieć chęć do pracy, musi być niejako czasami kreatywna, spostrzegawcza i będzie przestrzegać przepisy BHP, które na kolei są chyba najważniejsze. Na budowie tutaj zajmuje się głównie koordynowaniem pracy koparki, czyli tak zwanego sprzętu dwudrogowego. Praca ta polega głównie na transporcie, załadunku, na rozładunku różnego rodzaju materiałów, takich jak szyny, podkłady kolejowe, tłuczeń czy piasek. Nazywam się Szewczyk Włodzimierz, pracuję na stanowisku operator koparki, koparka dwudrogowa. Pracuję w firmie Strabag. Zacząłem pracować na zwykłych maszynach, nie dwudrogowych, nie kolejowych. Później zrobiłem uprawnienia na dwudrogowe, kolejowe, przesiadłem się. No i tak to się zaczęło, że już 6 lat pracuję na takim sprzęcie. Ta maszyna wykonuje na budowie, można powiedzieć, takie jak tutaj jest, roboty ziemne, później roboty nawierzchniowe, aż do infrastruktury żelaznej. Najbardziej, można powiedzieć, potrzebna maszyna na torach. Serwis, który się tym zajmuje, dba o te maszyny dość dobrze, bym powiedział. Na bieżąco są usuwane wszelkie usterki. W większości z każdym sprzętem, który się spotykam tu w firmie, to jest sprzęt nowy, na bieżąco serwisowany, także mamy do czynienia zawsze z dobrze przygotowanym sprzętem do pracy. No można powiedzieć, fajnego to jest to, że się buduje, że się tworzy coś, można powiedzieć, od samego dołu, tak na kolei wychodzi się do góry i powstaje właśnie taka infrastruktura kolejowa i to sprawia frajdę. Mogę tak powiedzieć, że jest to stabilna, ciekawa praca w solidnej firmie.